Nazywam się Angelika, jestem lektorem języka włoskiego i angielskiego. Dzisiaj na YouTubie zaczynamy pierwszą lekcję darmowego kursu języka włoskiego od podstaw. Na tej lekcji nauczysz się 5 podstawowych zdań, które są Ci potrzebne, jeśli podróżujesz do Włoch. No to cominciamo, zaczynamy. Na pierwszy ogień idzie czasownik essere, czyli być. W języku włoskim odmieniamy czasowniki przez osoby i liczby oraz czasem też przez rodzaje. W pierwszej osobie, czyli io, ja, czasownik być to sono. Ten czasownik bardzo fajnie łączy się również z przymiotnikami takimi jak polako, polaka, czyli przymiotnikami mówiącymi o narodowości. Sono polako, jestem Polakiem. Sono polaka, jestem Polką. W ten sposób już umiesz powiedzieć o swojej narodowości. W języku włoskim narodowości zapisujemy z małej litery, nie tak jak na przykład w języku polskim czy w języku angielskim. Możesz też powiedzieć non sono italiano, sono polacco. Nie jestem Włochem, jestem Polakiem. Non sono italiana, sono polacca. Nie jestem Włoszką, jestem Polką. Końcówki przymiotników wskazują na rodzaj. Jeśli przymiotnik kończy się na o, oznacza, że jest rodzaju męskiego. Natomiast jeśli kończy się na a, jest rodzaju żeńskiego. Kolejne zdanie to przedstawienie się. Możemy powiedzieć mi chiamo, nazywam się. Na przykład mi chiamo Angelika, piacere. Nazywam się Angelika, miło mi. Znasz angielski, ale włoskiego nie? Naucz się, jak to powiedzieć. Non parlo italiano, parlo inglese. Nie mówię po włosku, mówię po angielsku. A może chcesz zaznaczyć, że mówisz po włosku, ale tylko trochę. Możesz to powiedzieć w następujący sposób. Parlo italiano un po'. Trochę mówię po włosku. No i najważniejsze, jak powiedzieć, że czegoś nie rozumiesz? Non capisco. Nie rozumiem. Zapraszam również na darmowe zajęcia po włosku. Co piątek na stories na moim Instagramie. Nie takie obce. Ci vediamo, a presto!